Cześć, to twórca Tracker Camp. Dzisiaj kontynuacja filmu Real Camo, czyli jak własnoręcznie wykonać kamuflaż zimowy z przeznaczeniem na tereny leśne. Taki kamuflaż używany jest najczęściej przez myśliwych, którzy polują na niewielkich odległościach, na przykład przez myśliwych, którzy polują z łukiem. Zaznaczę jednak, że polowanie z łukiem na terenie Polski jest prawnie zabronione. Kamuflażem pokryję rękawiczki, czapkę, spodnie i kurtkę z kapturem. Z uwagi na to, że będę się poruszał na terenach leśnych, kamuflaż będzie przedstawiał grube pnie i gałęzie. Żeby wszystko sprawnie przebiegało, będę potrzebował naczynia, w którym rozrobię farbę, pędzla, którym tą farbę rozprowadzę, rękawiczek zabezpieczających moje dłonie i elementów, które będę odciskał na materiale. Będą to fragmenty kory, gałęzi. Użyję farby takiej, jakiej używa się w sitodruku i zobaczmy, jak to będzie przebiegało. A następnie już w terenie zobaczymy, jak taki kamuflaż maskuje sylwetkę człowieka. Robię foliowe podkładki między warstwami tkaniny, by farba nie przebijała niepotrzebnie na drugą stronę.
pozostawiam do wyschnięcia, a później przystąpię do pokrywania kamuflażem drugiej strony, czyli pleców tyłu. Jak widać, myśliwski zimowy strój maskujący został już wykonany. Kamuflażem została pokryta kurtka, spodnie, rękawiczki i czapka kominiarka. Jest to odzież, którą zakładamy na odzież wierzchnią. Tył wygląda w ten sposób. Materiał został dodatkowo zaimpregnowany. Więcej w czasie obozowiska. Na dzisiaj to wszystko. Do zobaczenia.